Chciał raz dowiedzieć się mały Henryczek, co też oznacza słowo stryczek. Więc do dorosłych idzie i pyta, mówiąc, że w bajce to słowo wyczytał. Matka i ojciec nie mieli chęci mu odpowiadać, gdyż byli zajęci. Starsza siostrzyczka imieniem Róża odrzekła, idź stąd i mnie nie wkurzaj. Babcia podobnie latorośl spławiła, bo właśnie drugą flaszkę kończyła. Do dziadka iść chciał, lecz znów miał pecha, bo ten na ryby właśnie wyjechał. Dopiero wujek, gdy mały spytał, książkę dał, mówiąc, sam se przeczytaj. Książka nie była na jego lata. Nosiła tytuł Poradnik kata. Henryczek długo książkę studiował, aż według planów stryczek zbudował. Stryczek się majta, buja i kusi, Henrysia świerzbią ręce i uszy. Na stopnie wchodzi i aby zbadać, jak sprzęt ów działa, głowę weń wkłada. Dalszego ciągu się domyślicie, pachole straci na stryczku życie. Morał. W każdym przypadku, także i stryka, tak jak teoria, jest ważna praktyka. Teraz nastąpi morał drugi. Do końca czytaj instrukcję obsługi.